Materiał z pitarki jest dość obszerny i chcąc wykorzystać wszystkie zgromadzone materiały, podzielę to na części i dziś pierwsza część dotycząca pokrótce miasteczka Pitarkę i kilka słów o szlaku górskim prowadzącym do początków rzeki Pitarkę. Pitarkę to malutkie miasto i gmina w prowincji Teruel, około 110 km od Teruel. Znajduje się w regionie Maestrazgo u podnóża góry Peñarrubia, a obok miasta znajduje się rzeka Pitarkę, dopływ innej zwanej Guadalope. Można do tej miejscowości dojechać drogą krajową N211 przez regionalną autostradę A172. Co do powstania tej miejscowości, istnieje pewna teoria, że nazwa Pitarkę pochodzi od arabskiego słowa Abu Tarika, ojca kanału, i wynika, że ten kanał doprowadzający wodę z tej rzeki został wybudowany w czasach muzułmańskich. W miejscu zwanym Pitarkeho, w okresie miejskim, pozostały osady iberyjskiej, która ta osada zniknęła w nieokreślonym terminie. Istnieją dowody na istnienie Pitarkę jako takiej od 1214 roku. Kościół parafialny, który zbudowany jest w centrum miasteczka, zbudowany jest na starej arabskiej fortecy. Źródło rzeki Pitarkę. Znajduje się w pobliżu. Co do jeszcze do miasteczka, jest to miasteczko z tradycją iście rolniczą i hodowlaną, które miało także młyny wodne i młyny do napełniania. Pitarkę osiągnął swój największy blask w XIX wieku, kiedy liczył około 1100 mieszkańców. To największa liczba, jaką osiągnął wtedy. W tym czasie powstał przemysł produkcji elektrycznej, który miał obsługiwać fabryki tekstylne. Obecnie już tych fabryk ani produkcji elektrycznej nie ma. Jest za to branża turystyczna zajmująca się ekoturystyką. Wykorzystuje atrakcję kanionu rzeki Pitarkę. Co jeszcze można dodać, że w tym miejscu odbywają się uroczystości maryjne, patronackie na cześć Virgen del Rosario z pielgrzymką do pustelni, którą zobaczymy w drugiej części na szlaku. I tak pielgrzymka odbywa się 29 czerwca w święto świętego Piotra.
Tu jest dokładnie pokazane, jak robili konstrukcję z błota i kamieni. Warstwowo. Proszę, i dalej się trzyma. Tu jest dokładnie pokazane, jak robili konstrukcję z błota i kamieni. Warstwowo. Proszę, i dalej się trzyma. Jesteśmy w Pitarkę. Podążamy ku nasimiento rzeki Pitarkę. I to jest właśnie stara autostrada, jaką kiedyś ludzie używali. Droga górska. Wytyczony szlak. Takimi drogami kiedyś podążali ludzie. Rozdrobnione kamienie. Ileż koni, ileż osłów i małych wózków podążało tędy, by rozdrobnić tak te kamyki. Wszędzie pozostałości murów i widoki. Takimi autostradami kiedyś przemierzali ludzie góry. Kto wytyczył i zbudował tę górską autostradę? Kamienie. Ileż one by mogły powiedzieć, kto tędy przechodził? Proszę, jakie? Proszę. Jaki kamień? Jak to jest wszystko wytyczone, to jest kamienie ulokowane na dole, u góry i u góry widok jak Władcy Pierścieni. Pitarkę. I góra, która przypomina skamieniałą łódź lub jakiś statek. Wspaniała autostrada. Jakimi autostradami lubię się poruszać. Jeszcze tylko brakuje osiołka i wody w glinianym dzbanie. Do picia. Jakie widoki. Przepaść na dole. Takie
Jakie skały? Odwalone bloki skalne spadły na tą dolną nitkę autostrady. Tam podąża kolejna. Tu jest jedna, a tam w dole zarośnięta jest kolejna. Och, to wspaniałe, jak ludzie kiedyś potrafili budować autostrady. To niby w takim terenie, ale jest tak wygodna, tak położona, że prawie nie czuję się trudu. Proszę, tam w oddali konstrukcje kamienne, ogrodzenia i tam ktoś jeszcze kiedyś mieszkał. Widać ruiny domu i miał te swoje ogrody i tam sadził warzywa i owoce. Piękny widok. Tak, przy tej autostradzie też są stare domy. Piękny kanion. Ptaczki. Proszę. Jak latają. Proszę, to kamienna katedra.